Witajcie moje kochane skarpeczki, misie, pysie, kochaniutkie. Pożegam się zaraz. Dzisiejszy filmik pragnę poświęcić płci męskiej. Tym mężczyznom, którzy mi się podobają. Albo podobali, albo będą mi się podobać. To do was. To do was wszystkich i do innych, którzy chcą o tym posłuchać. Czyli tak naprawdę do... Ojejku. Chłopcy. Chłopaki, faceci, mężczyźni. Nie wiem jacy są, jakie są jeszcze inne określenia na... To zjawisko. To zjawisko, które dzieje się tu. A bardziej tu. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym porozmawiać, jest to, że nigdy nie mogę znaleźć sobie chłopaka i to chyba każdy wie i chyba nie tylko ja mam ten problem. I tutaj nie trzeba tego bardzo rozwijać, po prostu tak jest. Ja już jestem troszeczkę pogodziłem. Ale pamiętajcie, nikt nie jest wam potrzebny do szczęścia. Sami możecie sobie zrobić jedzenie. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się każdy, ale z drugiej strony nie podoba mi się nikt, z którym jakby mam do czynienia. W sensie, jak już mam styczność z jakimś chłopakiem, to nie są chłopacy, którzy mi się podobają. Po prostu nie. Jestem kobietą z wymaganiami, mężczyzną z wymaganiami. Zawsze jestem na nie i zawsze coś mi się nie podoba w sumie. I to... No i nie. No i to tyle. Strasznie mnie to denerwuje, że... Jak już ktoś mi się spodoba, to w ogóle nie ma takiej możliwości, że ta osoba w ogóle będzie mną zainteresowana w jakikolwiek sposób, ponieważ albo nie jest gejem, co jest bardzo dużą przeszkodą, albo po prostu nie jest tobą zainteresowany, albo ma laskę. Tak to działa. Fajni chłopacy zawsze są zajęci. Jeśli nie, to znaczy są pojebani. Tak to po prostu kurwa działa. Tak to funkcjonuje, ktoś to wymyślił, nikt tego nie zmienił. Nagrywam teraz kalkulatorem, ale chciałam tylko powiedzieć, że teraz jestem jakoś dziwnie spokojny, ale potem się tak odpaliłem. Tak się odpaliłem, że z góry przepraszam za to, co się będzie działo później. Naprawdę, przepraszam z całego serca. Tutaj mam sobie zeszycik z zażaleniami, więc będę się nim troszeczkę sugerował, ponieważ ja nie jestem kreatywny za bardzo, nie potrafię tak, o, nagle wymyślić sobie w ogóle niczego. Kolejna rzecz, to jest to, że jak już, powiedzmy, jest jakaś... relacja. Może nie relacja, ale po prostu chłopak, który... powiedzmy, z potencjalnym kandydatem na przyszłego męża, ojca przyszłych dzieci. Jest tak jakoś dziwnie niezręcznie, tak, że jest taka atmosfera, że czujecie, że to jest taka flirty atmosfera. I ja na przykład w ogóle nie jestem romantyczny, co to znaczy być romantycznym? Nie mam takiego słowa u siebie w słowniku. Nie wiem, co to znaczy, ja nie potrafię być taki, wiecie, słodki, taki kochany i w ogóle się zawsze czuję taki cringe'owy, jakbym wszystko robił nie tak. I po prostu to jest troszeczkę stresujące, ja czuję na sobie taką wielką presję zawsze, taką wyjebaną big ass presję. Oczywiście, że nie mogę zachować się normalnie w towarzystwie jakiegoś typa, nie. Potem o tym myślę cały dzień, że powiedziałem jakiś głupi żart, który nie był na miejscu. I to jest strasznie przykre. Dla mnie to nie jest takie proste, że sobie kogoś znajdziesz i wow, super, love story, ta, zajebiście, jasne, to tak nie działa. Najpierw trzeba ogarnąć sytuację tutaj, żeby ogarnąć sytuację między tobą a kimś innym. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wyglądam jak pająk! Co to był za dźwięk? Kolejna rzecz. Jest jakaś randeczka, może nie randeczka, ale coś, co może przypominać randkę w jakikolwiek sposób, albo chociaż spotkanie koleżeńskie. To działa tak, że ty się odjebiesz, kwa makijażyk, paznokietki, kurwa, inne tego typu... Cimcirinci. I nikt tego nie widzi, poza tobą. Dlaczego oni tego nie widzą? Albo nawet jeśli nie widzą żadnej różnicy, to mogą ci powiedzieć, że ładnie wyglądasz, ale nie. Każda taka mała rzecz, którą jakby zrobisz w stosunku do kogoś, nagle staje się dla ciebie powodem takich wielkich rozkmin, że nie wiem, zrobicie taką malutką rzecz, albo nie wiem, widzicie coś takiego małego w zachowaniu tej drugiej osoby i już myślicie sobie, co jest ze mną nie tak, że jakby, nie wiem, ktoś wam nie odpisuje dosłownie przez 3 minuty i już jest, na pewno znalazł sobie jakąś lepszą dupę, na 100%. Na 100% zaraz sobie lepszą dupę, dlatego, że nie odpisują mi od 25 sekund i 69 setnych. Ja się czuję olany bardzo często, mimo że nie jestem. Znaczy, jestem olany często, ale ktoś ci się podoba. Masz jakiegoś... Bardzo nie lubię tego słowa. Krasza. Kurwa. Krasza. Sympatię. I powiedzmy, przez jakiś czas sobie patrzysz na tą osobę, masz takie... dzisiaj idę do szkoły dlatego, żeby odwalić się dla mojego crusha. Ja nie idę do szkoły dlatego, żeby się czegoś nauczyć, tylko dlatego, żeby pokazać mój nowy outfit osobie, która mi się podoba. Tak to po prostu działa. To jest taka motywacja mała, żeby pójść do tej szkoły. Wow, może...
może ktoś zwróci na mnie uwagę. A potem tego typa nie ma w tej szkole i wychodzisz załamany, dlatego że nie zwrócił na ciebie uwagi. Ja się odpierdoliłem, przyszedłem do tej szkoły, żeby się pokazać, tak? A go nie ma. Nie ma mojego kurwa crusha. I po chuja tam przylazłem, żeby siedzieć z tymi debilami w tym kurniku zasranym? Nie. Mm-mm. Nie. Mm-mm. Nie wiem, ja tak często mam, że wchodzę w jakieś relacje, głupio mi to nazywać relacjami, że wchodzę w... zaczynam coś z jakimś chłopakiem i potem nagle jakby jestem taki ja chyba jednak nie, do widzenia, ja mam lekarza na 16, siema, mama do mnie dzwoni, jakby po prostu umywam rączki i uciekam, bo to brzmi trochę głupio, to brzmi jakbym poszedł po mleko i już nigdy nie wrócił, nie. Nikogo nie zapłodniłem. Wiecie, brakuje wam kogoś, brakuje wam takiej bliskości, takiego... Ja na przykład jestem singlem od 100 lat, mimo że mam 18. No, kurczę, kurczaki, motyla noga. To jest ta potrzeba takiej bliskości, no jak jednak nie macie czegoś takiego, to jednak fajnie jak ktoś was, nie wiem, przytuli czy coś takiego i wtedy macie takie wow, ale super. Ale potem jakby często uświadamiam sobie, że to może nie jest do końca ta osoba i potem jest mi strasznie głupio, bo nie chcę nikogo zranić, ale czasem to robię i jest mi strasznie głupio i czuję się bardzo źle z tym i mam duże wyrzuty sumienia po prostu, bo nie chcę sprawić nikomu przykrości, ale przecież nie będę z tą osobą dlatego, żeby jej nie sprawić przykrości. To by było głupie, powiedzmy sobie szczerze. To by było głupie. G-U-E-I-E-P. Dobra, jak podoba mi się jakiś typ, to faktem, który bardzo mi przeszkadza jest to, może nie przeszkadza, ale zajmuje mi bardzo dużo czasu, że ja myślę dosłownie ciągle, ciągle mam w głowie tego typa i mam takie halo, wybierać, ja już nie chcę o tobie myśleć. Pomyślałem chwilkę, okej, wszyscy zadowoleni, a teraz do widzenia. Ja mam inne sprawy na głowie. I nie dość, że cały czas o tym myślicie, to jeszcze cały czas o tym rozmawiacie. I... to jest takie, ja naprawdę mi jest strasznie głupio, jak opowiadam swoim znajomym o kimś, kto mi się podoba, bo mam wrażenie, że już wszyscy mają mnie dosyć, już wszyscy słyszeli tą samą historię milion razy, ale i tak ją mówię cały czas. Cały czas jest temat tego typa. Mimo, że mam wyrzuty sumienia, to i tak wciąż o tym mówię. Wciąż o nim gadam. Cały czas. No i jeszcze bawi mnie ogólnie, na przykład, nie wiem, jak sobie z kimś piszecie, z jakimś typem i... albo dziewczyną, no jakby ten filmik jest z mojej perspektywy, więc to jest o chłopakach, tak? Więc nikt się nie czuje, nie czujcie się urażeni, jeśli preferujecie osoby innej płci po prostu. Naprawdę robię wszystko, żeby ten chłopak mnie zauważył i nigdy się tak chyba nie dzieje. I na przykład śmieszy mnie też, jak robię na przykład fotki, wysyłam do jakiegoś chłopaka i to jest takie... to jest kalkulator. Nie, jeszcze raz. Czajcie, o co mi chodzi. Boicie się pokazać z tej swojej gorszej strony i to jest troszeczkę przykre, ponieważ wiadomo, że każdy je ma. I wiadomo, że dopiero po czasie czujesz się komfortowo z jakąś osobą. Czemu nie od razu? Czemu muszę się starać naprawdę pół godziny, żeby zrobić ładne zdjęcie, które chcę wysłać do crusha? To jest taka presja, że muszę się pokazać z najlepszej strony, bo jeśli pokażę się z tej złej strony, to on pewnie ucieknie. Zajdę w ciążę, on wypierdoli i już siema. Ja się boję takich rzeczy po prostu. Ja nie chcę być pregnantem. Pregnantem? Na przykład ktoś mi się podoba i nagle okazuje się, że on jest zainteresowany inną osobą. To ja mam takie... nią! Przecież ona wygląda jak kaszalot. Dlaczego ona, a nie ja? Halo? Masz tutaj boginię piękności, kurwa, i wybierasz ją, tą starą prókwę. Oczywiście każdy, wiecie, miłość nie wybiera, tak? Każdy kocha kogo chce. Po prostu mam takie zarzuty do tego, że wybrali kogoś innego, a nie mnie. To nie jest uzasadnione w żaden sposób, po prostu tak jest. I mnie to boli, mnie to dotyka, okej? Okay? To jest akurat takie dość negatywne, mi się wydaje, że... ciężko jest na początku, mi przynajmniej, jak jestem w relacji z kim, poznaję jakiegoś typa, to ciężko mi jest, że tak powiem, być w 100% sobą. Ja zawsze próbuję jakoś tak dostosować na początku przynajmniej. Wiadomo, że potem jednak już tak, nie wiem jak jest potem, bo jestem samotny cały czas. Ale wiadomo, że potem pewnie bym się otworzył i w ogóle. Ale na początku zawsze próbujesz tak dostosować, wiecie, tak fit in, żeby się tak spodobać i to jest takie, jest taka presja, żeby się tak spodobać. Chciałbym powiedzieć coś głupiego, co normalnie powiedziałbym moim wszystkim przyjaciołom, ale nie mogę, dlatego że chcę zrobić dobre wrażenie. I taka ostatnia rzecz w sumie, którą mam zapisaną, pewnie z tego dużo więcej, no ale jakby nie chcę robić wam półgodzinnego filmiku. Zazdrość.
zazdrość to jest coś... Ojejku. Staram się nie pokazywać, że jestem zazdrosny, ale wiadomo, że w głębi tutaj siedzi taki demon, taki kurwa demon, że mi jest naprawdę ciężko z tym faktem. Jestem naprawdę zazdrosny o wszystko tak naprawdę, nie wiem. Jest jakiś chłopak, tak, który mi się podoba i spotyka się z kolegą albo z koleżanką. Jeśli jest bi. Z kolegą? Spotykasz się z koleżanką? Jasne. Pewnie wy tam robicie jakieś tyry-tyry, a we mnie masz... Gdzieś mnie masz po prostu. Ja wiem, że tak nie jest i zakładam, że osoba powiedzmy z drugiej strony też pewnie jest zazdrosna o wszystko, ale chyba no bez przesady, przecież jakoś ja nie jestem psychopatą, nie jestem jakiś... Dobra, jestem, ale nie jestem aż takim psychopatą. O, a co jeśli poznał kogoś lepszego niż ja? Baba bez bolca dostaje p***dolca. No właśnie. Siema, syny. Kocham was bardzo i przepraszam was za to wszystko, co się tutaj odpisało.